Zawieszeni posłowie Prawa i Sprawiedliwości, proszę państwa, zostali przywróceni do klubu. Nie ma rozpadu w koalicji rządzącej, a w tej rozmowie będzie także o powodach wzrostu śmiertelności wśród Polaków. Naszym gościem przy telefonie, naszym kolejnym gościem jest członek Prezydium Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, prezes Zarządu Okręgowego w Choninie, poseł Witold Czarnecki. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy jednak, jeśli pan pozwoli, od sytuacji pandemicznej, która się ustabilizowała, ale wciąż jednak jest bardzo niebezpieczna, podobnie jak informacje o liczbie zgonów w całym kraju. Dzisiaj zmarły 603 osoby. To najwięcej jednak od początku pandemii. W Wielkopolsce nie udało się lekarzom uratować 55 osób. Panie pośle, czy to jest efekt, pierwszy efekt już też sytuacji tej protestacyjnej na ulicach i polskich miast? No ja myślę, że to jednak jest skutek tych masowych marszów, które były, w Polsce, odbywały się w każdym niemalże miasteczku, w wielkich miastach, wielotysięczne. To dzisiaj zbieramy owoce tych nieodpowiedzialnych zachowań, skrajnie nieodpowiedzialnych, bo ci młodzi przeważnie ludzie, którzy protestowali, oczywiście byli te starsi, ale te grupy młodych ludzi są absolutnie bezpieczne, bo wiedzą, że bez chorób towarzyszących, a młody człowiek prawie żaden nie ma chorób towarzyszących, to ich odporność na zagrożenie koronawirusem jest potężna, natomiast ich dziadków, ich sąsiadów, nieraz rodziców starszych, już jest znaczne, już dla nich jest znaczne zagrożenie utraty życia. Dzisiejsza liczba 603 osób, które utraciły życie, to jest duża liczba, bardzo duża liczba. To jest tak, jak gdyby w Stanach Zjednoczonych była dzienna umieralność, w szczytowym momencie umieralności nie przekraczała, dochodziła do 6 tysięcy osób, a Stany Zjednoczone są 10-krotnie większe niż my. To jest najwięcej od początku pandemii prawdopodobnie. Tak, od początku i bardzo. Poprzednia też była zdecydowanie przekraczająca 560, tak. Chyba 568. To też była wielka liczba. I te liczby są ogromne i przerażające. Jeżeli dzisiaj zarzucają nam posłowie i pokazują tablicę, że wzrost śmiertelności w październiku wynosił o 40%, 14 tysięcy więcej zgonów, no to ale 14 tysięcy w sensie rok do roku w porównaniu, tak? Tak, rok do roku. Miesiąc do miesiąca. Normalnie w październiku średnio umierają ludzie 34-35 tysięcy ludzi, a teraz mówią o 14 tysięcy osób przybędzie. To będzie, może być pewny, że w grudniu nie będzie, że w listopadzie, kiedy normalnie w listopadzie średnio umiera, bo listopad jest takim wyjątkowo stabilnym pod tym względem miesiącem, średnio umiera 32 tysiące ludzi z niewielkim haczykiem, czyli 332 600, 32 100. A w tym roku to może być pewnie, że przekroczymy to, że to na pewno będzie zdecydowanie ponad 40, a może nawet ponad 50 tysięcy. I to nie jest przypadek, tylko że akurat to związek między tym śmiertelnością w listopadzie a marszami jest dla mnie oczywisty. To jest dowód z punktu widzenia matematycznego, jest prosty do przeprowadzenia, bo wystarczy tylko powiedzieć, zauważyć, kiedy pojawiły się marsze i związek między jednym faktem a drugim jest oczywisty, chociaż wiem, że są takie, pewno gdzieś słyszałem o takich plemionach, też nie widzą związku między aktem seksualnym a urodzeniem się dziecka, bo podobno są takie plemiona, ale to jest tak oczywiste, że te marsze były zbrodnią. Po prostu namawianie do marszy jest zbrodnią. No, panie pośle, ale... Bo tobie nic nie szkodzi, ale zabijesz kogoś innego. Ale, panie pośle, ja muszę powiedzieć, że mnie przeraziły. Ostatnio pojawił się w sieci taki filmik nagrany przez prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka z przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Ganowiczem, w którym oni zachęcali młodzież do udziału w protestach. Jacek Jaśkowiak mówił tak: nie bójcie się tych demonstracji, nie bójcie się radykalizmu. No ale to jest po prostu kompletnie normalne, że masz prawo protestować. Przecież nikt ci nie odbiera prawa do protestu. Protestuj jak chcesz, tylko nie zabijaj kogoś innego, bo ty nie zginiesz. Ale u mojego syna w szpitalu córka, która jest zachorowała na koronawirusa, która jeszcze ciężko przeżyła ten koronawirus, ale zaraziła matkę, matka umarła. Ona przeżyła. I mówię, brak świadomości tego, bo przecież nikt tego wirusa nie widzi. Tak. To jest porażające. I mówię, że są też tacy tępi ludzie, bo trzeba być kompletnym tempakiem, bo to inaczej się nie da, to jest tak nieodpowiedzialnym tempakiem, żeby wzywać ludzi do marszów w takim przypadku. Kiedy wiadomo, że to się musi zakończyć nie twoją, bo to by dla jeden na pewno przeżył, bo jesteś młody i silny, ale wiesz, że zabijesz kogoś starego. I to jest nieodpowiedzialność. A polityczna straszna nieodpowiedzialność, bo mówię, co to za sztuka, że jesteś młody, jeszcze może grupa krwi A, szczególnie odporna na koronawirusa, w zasadzie A czy zero? No i teraz i sobie możesz spacerować, bo wiesz, że ci nic nie grozi, jesteś młody i silny. Mhm. Ale kogo zabije? Zabije sąsiadkę, matkę, ojca, dziadka. Panie pośle... Bo to są starzy ludzie, nie młodzi.
Tak, a my mamy dbać o wszystkich. I dlatego to wzywanie to jest po prostu wyjątkowym prostacją, jest po prostu zbrodnią, bo tego się nie da. Dlatego też mnie zaskoczyły te apele, o których przed chwilą mówiłem. Ale zmieniając temat, jeśli pan pozwoli. Wczoraj po oświadczeniu posła Kołakowskiego, że odchodzi z PiS, zagraniczne media w Polsce, tak bym je nazwał, przez cały dzień właściwie wałkowały, krzyczały jak mogły najgłośniej, że to koniec PiS, że się rozpada i tak dalej. Po informacji dzisiaj o przywróceniu 13 z 15 zawieszonych, a przed godziną jeszcze się okazało też, że tych dwóch pozostałych, czyli i Ardanowski, i Kołakowski, też zostali przywróceni. Jakoś takiego hałasu już nie widzę. No bo widzi pan, bo dla nich klęska PiSu to jest po prostu ich radość. No, gdyby to była klęska PiSu, samego PiSu, też się pobiedę, ale ja sobie nie wyobrażam, gdyby tacy nieodpowiedzialni politycy jak Jaśkowiak, który wzywa do marszów, albo jakiś inny polityk Budka, który też wzywa, nie bójcie się, tam jest miejsce patrzeć. Tam nie jest miejsce, tam jest miejsce idiotów na tym marszu. Ja wiem, że macie możecie mieć absolutne, słuszne, uzasadnione racje. Tylko nie wolno ci teraz ryzykować życiem innych ludzi. Masz prawo protestować, przecież wybory się odbędą. W Polsce mamy demokrację parlamentarną. Wybory mogą nas odrzucić, ale nie zabijajcie ludzi niewinnych. Mhm. Bo to jest zabójstwo. Panie pośle, to jest taki oczywisty dla mnie związek. Po prostu ja tego nie pojmuję. Jak widzę Brauna, ci co mówią jakieś ściemie, jakieś są korona ściema, mówicie, oni mają rozum. To są absolutnie gorzej niż płaskoziemcy. Czy oni w ogóle nie widzą związku między faktami, czy liczby do nich nie przemawiają? Przed chwilą podawałem, panie pośle, przed chwilą podawałem informacje z ulic Berlina o tym, że w Berlinie po prostu policja przeciwko koronasceptykom użyła armatek wodnych i gazu pieprzowego. Ale zostawmy już ten wątek, rozumiem, ale że... Ale tak powinno być. Mhm. Tak powinno być, bo to chodzi o to, żeby ratować tych najsłabszych, którzy nie mogą się... Chodzę po sklepach, jest między godziną do 12 mają starzy. Myśli pan, że młodych, tam pełno młodych ludzi, wtedy jest po to, nie masz chodzić, żebyś nikogo nie zaraził. A śmiało chodzą bez maski, z nohalami na wierzchni, z nosami na wierzchni. Jak to wygląda? No, nie mówię, że jak to wygląda nieestetycznie, ale to jest zabójcze dla starych, nie dla ciebie, dla starego. I nie bądź takim cwaniakiem, co jednemu drugiemu się opowiedział. Policja się niestety, policja się nie wiązuje do swoich zadań i nie zwracają uwagi, nie pilnują tego. Mocne słowa, panie pośle, a na koniec jeszcze... Bardzo niebezpiecznie, że panie, jeszcze tylko zakończę, bardzo niebezpiecznie, że stabilizacja jest na tak wysokim poziomie, bo gdyby ta stabilizacja była na poziomie 50, 20, 30 ofiar śmiertelnych dziennie, to tak. Może odnieśliśmy sukces, ale 500 osób, to jest po prostu straszne. To jest każda śmierć jest a dzisiaj mamy 500 osób, czy ponad 600 osób, to jest 60% tego, co normalnie ludzie umierają. Tak, każda śmierć jest dramatem, nawet pojedyncza. Panie pośle, na koniec jeszcze nasze stanowisko wobec szantażu unijnych biurokratów w sprawie tego powiązania ideologicznego oczekiwań z pieniędzmi budżetowymi dla Polski. No powiedziała pani Budner, pani nie Budner, tylko pani nasza komisarz z Unii Europejskiej, że mamy wybór między wartościami a pieniędzmi. Z jednej strony... Danuta Hibner. Ma rację, bo z jednej strony ma wartości europejskie, wolność przepływu kapitału, usług, produktów z jednej strony, a z drugiej strony mamy chęć wymuszenia na słabych, czyli na Polsce i na Węgrzech, że tak, ale pod warunkiem, że musicie respektować nasze wymagania, czy nasze rozporządzenia. Po prostu to jest wbrew wszelkim traktatom. Po prostu to jest traktowanie z Polaków jak smarkacz. Jak sobie pomyślisz, jakiś Juncker czy Timmermans targał za uszy premiera Wielkiej Brytanii, mocarstwo światowe, to mi po prostu też krew zalewa, jak może jakiś Timmermans, jakiś lewak, targać za uszy premiera Wielkiej Brytanii. To się nie ma co dzisiaj, że Brytyjczyków tak wnerwili, że Brytyjczycy tą Unię Europejską opuścili. No w 11 roku parę, kilka państw też właśnie ten budżet wetowali. Ale przecież Unia Europejska jest dobrodziejstwem dla całej Europy, tylko trzeba Unia Europejska, która respektuje wartości europejskie, a nie które, że wartości europejskie będą stworzone ad hoc, że europejskie jest to, co jest w interesie Niemiec i Francji, a co nie jest w naszym interesie europejskim. No bo pytanie, po co powstały traktaty, prawda? No przecież podpisywaliśmy wszyscy traktaty i one o tym wszystkim stanowią. I odwołuj się do punktów traktatowych, a nie cóż nagle te rozporządzenie, które ma być wyżej niż traktaty, które podpisaliśmy. Stanowisko premiera będzie stawić jednoznaczne i twarde. Tak samo jak premiera Węgier. Bardzo panie pośle, dziękuję za rozmowę, dziękuję za bardzo. Ten komentarz. Przepraszam za zdenerwowanie, ale widziałem te 600 ofiar, dzisiaj mnie załamał, bo ja na przykład patrzę i oglądam to, śledzę i mnie to załamało. Wszystkich nas to stabilizacja, ale na niższym poziomie. Wszystkich nas to porusza. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Członek Prezydium Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, prezes Zarządu Okręgowego w Koninie, poseł Witold Czarnecki, był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznań.